Dzień dobry, witajcie, dziś Satsuma w moim wykonaniu na mapie Złomowisko Alfa, rzut z dziewiątkami, jest, jest lotnisko, gdzieś tam parę dodaczków. Cóż, tak jak wspominałem gdzieś tam w materiale w tle, że trochę pograłem ostatnio z supergruntami, wpadło o parę bitew, więc w sumie to jest jedna z tych bitew, które gdzieś tam, gdzieś tam miałem przygotowaną, co prawda inną, ale tutaj jest lepsiejsza. Na początku będzie trochę takiego rzucania, oczywiście gdzieś tam na koniec podsumowanie wrzucę też swojego kapitana oraz modowy, żebyście mogli zobaczyć jak to, jak to się je, no i w sumie jak Satsuma po tym materiale wam się spodoba i ja się na nią, zdecydujecie, no to gdzieś tam będziecie wiedzieli gdzieś mniej więcej jak tym zaczynać. Cóż, na początek mała charakterystyka. Mamy tutaj super pancernik japoński z działami 510 mm, które zrobią naprawdę konkretną siekę Minus, no to oczywiście jesteśmy wielkim, powolnym klocem, więc z, z, z zasady stoimy gdzieś tam dalej. Raczej nie staramy się puszować, wieża się kręcą okropnie powoli. Mamy dopałkę do celności, gdzieś tam, którą możemy sobie nieźle spuszować. Mamy naprawdę kosmiczną alfę, przyjemną overmatch, no i potężną, właśnie tą alfę. Jeszcze raz na to nacisnę, bo ta alfa tutaj robi robotę, bo nawet trafienie w dedeczkę z przebiciem na wylot jest dla niego bolesna, bo to jest prawie 2000 uszkodzeń z jednej pestki, a bywały sytuacje, gdzie udało się z i nawet zdewastować do deka, bo ładnie gdzieś tam z tym boostem na blisko próbował przeszarżować, akurat wyskoczył prosto na działa, więc skończyło się to niezbyt przyjemnie, chyba nawet gdzieś to gdzieś tam na streamie się załapało. Według mnie osobiście Satsuma jest obecnie najlepszym z super pancerników, eee, oczywiście no... Najlepszym z najlepszym jest najgroźniejszym, o, może tak. Satsuma naprawdę z tą penetracją, z tym overmaczem pancerza, potrafi sobie poradzić z niejednym pancernikiem. Oczywiście zdarzają się takie serwy, jak tutaj, gdzie nawet takie wielkie Musashi rykoszy, tak średnio trafienie. Ale osobiście uważam, że niezależnie czy jesteśmy na Patrie, czy na Hanowerze, to Satsuma dla nas jest groźnym przeciwnikiem, ponieważ jak się ustawimy, co ma będzie w stanie zrobić na nas naprawdę konkretne uszkodzenie. zwłaszcza tutaj uderzam do Patrie. Też w sumie hanower, też tych nadbudówek struktur trochę ma, więc nie jest wcale tak trudno robić na nim obrażenia. No, a patrie, no to wiadomo, francuski pancerz, gdzie tam nie klikniemy, to to będą wchodzić naprawdę konkretne uszkodzenie w Patrie potrafi w sumie wejść nawet w skontowaną Patrie, gdzieś tam po 30 tysięcy, więc naprawdę z tych jakby obecnych w momencie nagrywania tego materiału super pancerników, no nie mówię tu o uszakowie, bo jakby omijam, w ogóle próbuję wymazać całkowicie z mojej pamięci ten super bo według mnie to jest, jest no, okropnie nudny yy, i jakby osobiście mega go nie polecam. No po prostu ze względu na nudę, bo jest niecelny, jest naprawdę dobrze opancerzony. Nie mówię, że nie. Yy, potrafi przyjąć na siebie sporą ilość obrażeń, tylko że fajnie, żeby jeszcze w trakcie tego coś tam potrafił zrobić, a to już tak średnio, średnio mu wychodzi. No ale wróćmy do swet sumy. Według mnie jest to numer jeden, jeżeli chodzi o super pancerniki, bo. Mm, Trzeba jakby się nauczyć tej w zasadzie braku mobilności, i jak już się tego nauczymy, no to już jest całkiem przyjemnie, bo ja jestem graczem raczej, który gdzieś tam mocno puszuje. Ze względu na to yy, często początkowo na Satsuma było mi się ciężko odnaleźć, bo Satsuma zdecydowanie nie jest tego typu pancernikiem, gdzie ze względu na tą klocowatość, mobilność, gdzieś tam się staramy wspierać swoich z, z, z drugiej, trzeciej linii yy, i, to się, i ten pancernik się do tego jak najbardziej sprawdza, dopiero gdzieś tam nas to jak ktoś podpuszuje, no to oczywiście będziemy w stanie się obronić wszystkie krążowniki, overmaczujemy, praktycznie... W wielu naprawdę w wielu miejscach, więc nieważne jak się ustawią, to jesteśmy dla nich naprawdę groźnym przeciwnikiem. Yy, dlatego, no, jakby suma jest cały czas numer jeden, bo te 510 mm tutaj jest naprawdę druzgodzącym 510 mm i w sumie będzie to w tej bitwie gdzieś tam w międzyczasie widać. Oczywiście. Wiadomo, celnością jest jak z RNG, raz ci zabiera, raz ci zabiera, więc jeżeli RNG nie będzie chciało nam pomóc, no to będziemy się musieli trochę pobawić. I to widać w sumie na początku tej bitwy. Dlatego też początek tej bitwy mocno ominąłem, bo tam się nie działo nic ciekawego. No w sumie jak na razie też się nie dzieje nic ciekawego, ale to jest taka pokazówa, że jak RNG macie w nosie, to wygląda to tak mniej więcej, ale zaraz, że tak powiem, będzie, zacznie się robić... Zacznie się robić troszkę ciekawie, bo tu przeciwnik puszuje przez to A, gdzieś tam no to D całkowicie nam oddali bez żadnego, bez żadnego problemu, było nasze, tutaj nasi gdzieś tam starają się jeszcze ten Yamagiri tutaj trochę ze sobą pozostawiać torped, tak żeby żeby przy, przytrzymać tego przeciwnika gdzieś troszkę dalej, Poszuje mi tu Patriot, w zasadzie dobra już nie puszuje w zasadzie w tym momencie się zwolniło, no i to jakby jakkolwiek on się nie ustawił, to I tak będę w stanie gdzieś mu to tam całkiem przyjemne cyferki wrzucać. Jest Hanover gdzieś tam z tyłu za nimi, nawet gdzieś tam Majaczy, Yamato. No i cykl 30 tysięcy, no i właśnie to jest to, co mówiłem, nie? Ładnie 6 trafiło, 5 z penetracji, mianowicie na wylot gdzieś tam mu wlazło I patrzę w zasadzie po 30 hapeczków, już mniej. A tu przy okazji widzicie Gdańsk gdzieś tam pływający. Zao pojawił się, oczywiście trzeba, trzeba kończyć. Jest frak do skończenia, to trzeba go dobić. Zao poszło na dno. Jak na razie 4 do 4, no i punktowo. Wygląda mniej więcej bitwa taka na remisie. Yy, tu w sumie na końcu, yy, na końcu powtórki będzie całkiem ciekawa yy, całkiem ciekawa, przyjemna niespodzianka. Yy, bo to w sumie chyba tak, ta bitwa była robiona na streamie, więc też będziecie mieli ci, co widzieli, to będą mogli jeszcze raz zobaczyć coś tak pięknego. O, w ogóle patrzę, jest zrobione pod dodatkową, nie zwróciłem uwagi podczas bitwy. Yy, I to ja ma to tam gdzieś z tyłu na Full HP. Yy, gdzieś tam sobie yy, Majaczy dalej. Yy, mamy 109 tysięcy zrobionych, frak jest. Dziś tutaj ten Santander zacznie, jak dobrze pamiętam, się ustawiać całkiem przyjemnie. Poszło do pałka do celności, ale chyba, chyba za późno puściłem tą samę, bo tutaj mocno to porufie poleci. Dobrze pamiętam, to nie będzie z tego, nie, 15-800, dużo braku, ale frag by już był. Byłby drugi frag, byłoby całkiem przyjemny, a tak nie bardzo. Gdybym, no no gdybym, nie no, w sumie nie miałem innej opcji, bo i tak się chował. Tak, czekałem na przeładowanie, więc, yy, więc w sumie nie było, nie było innej opcji, tak to gdyby się udało trochę wcześniej strzelić, no to pewnie byłby, mo, byłby nawet i z tego frag, Hanover się wycofuje, no przeciwnik w ogóle zmienił zdanie, gdzieś tutaj mam tą Simę i ona będzie dla mnie dosyć sporym wyzwaniem, yy, będę musiał gdzieś tam mieć na uwadze to, że mam przed sobą dosyć groźny, groźny niszczyciel, który dla mnie, zwłaszcza dla mnie, pomimo tego, że tutaj jest całkiem przyjemny ten bąbel przeciwtorpedowy, no to jestem długim, powolnym, ogromnym okrętem, który... Przyjmuje torpedy i to bierze. Jak, jak bierze, to wszystkie, więc dla mnie to jest dosyć spory problem. się ma tutaj. Fajnie, że tutaj gdzieś, gdzieś ten Dańsk próbuje pomóc. No i mamy Santander'a i to będzie też mały festiwal RNG, jak dobrze pamiętam. W niego, no i tu będzie też mała pokazywa jak, jak długo ten Santander będzie w stanie dzięki do dopałce, dzięki tam naprawkom trochę przeżyć. No tutaj trafienie w obronę, przebicie na wylot, tak średnio było, tak średnio bym powiedział z tymi trafieniami. Dedeczek się stara wycofać, gdzieś tu myśliwce, ryśka, gdzieś coś tam działają, chyba nawet góry. Do... o myśliwce, U, o, no i po samolotach. No, i ta shima kurcze gdzieś tutaj się kręci. No, i trzeba będzie bawić się zaraz w torpedobity. Uważać na torpedy, niech na uwadze, że będzie, będzie bolało. Na razie na szczęście jest frontem do mnie, więc ewentualnie potencjalne torpedy gdzieś tam będę zbierał w dziób. Gdzie będzie, będę się starał, starał gdzieś tam je wymijać, kombinować. Mamy przewagę jednego okrętu, gdzieś tam punktowo jesteśmy na plusie. Fajnie, bo tam nasi się przepuszowali już całkiem to D. więc zgrupowanie przeciwnik jest już tylko tutaj. Na tym AB się gdzieś tutaj kręci, więc. Jakby mam trochę spokoju i nie boję się, że ewentualnie w burtę gdzieś tutaj będę zbierał. Starałem się jakby sfokusować swoje siły na tym, na tym Santanderze, no bo to jest dalej pływający radar, który przeszkadza, przeszkadza w działaniu naszym, naszym niszczycielom, ale tutaj ta wyspa, go cały czas gdzieś tam, cały czas gdzieś tutaj ta wyspa go kryje. Mamy torpedy numer 1. Są jeszcze dwie, dwie salwy, i tą chyba tą pierwszą to chyba nawet wezmę, ale są strasznie powolne. Wydawało mi się, że tu mogłem chyba trochę wyżej strzelać. Wydaje mi się, że to są w ogóle 20 na tej Szymie, bo tak trochę wolno płyną. I jakbym strzelił troszkę wyżej, to możliwe, że byłoby, byłoby tutaj coś ciekawszego, ale i tak dwie dychy wpadły dzięki do pałce. No i teraz trzeba się już całkiem zająć tym Santanderem i go dobić. W sumie powinienem też, patrząc na to, że nasz lotniarz cały czas świeci, ten niszczyciel, powinienem się tutaj gdzieś obrócić i spróbować gdzieś tam tego niszczyciela się pozbyć. Ale ja się skupiłem na krążowniku, żeby wyzbyć się tu radaru i otworzyć naszym niszczycielom drogę, więc no, ta salwa, no właśnie, ta salwa, bo mówiłem, festiwal RNG, najpierw 20, a potem 2000 i to jest właśnie, to jest właśnie to, gdzie raz, tak, tak, przecież w sumie tutaj sporo, sporo zeżarła ta wyspa, idą kolejne torpedy, ale na szczęście one są bardzo powolne, więc nie boję się ich, bo przejdą obok, bo ja sobie w międzyczasie zdążyłem Ile się zatrzymać i zwolnić. Santander puścił sobie do pałkę, czyli zaraz będzie miał naprawkę. Czemu to już się naprawił, zaraz będzie miał kolejną. Więc trzeba się go tak jest. Latający Santander. Udała się cytadela od frontu, jest frak. 200 tysięcy 200 już zrobione prawie. Mam przy sobą Musashiego, gdzieś tą simę no i gdzieś w tą stronę zmierzał Yamagiri w ogóle. Więc robi się, robi się dla mnie w ogóle niezbyt przyjemnie obecnie. On nawet nie, nie zwróciłem momentu gdzie, kiedy to Yamato wykitowało. No ale jak wykitowało, no to trudno, tam dosyć chyba spory, spory fokus od tego Anapolisa chyba łyknął. No i bitwa fajnie, bo bitwa na dziesiątych tierach i taka powiedzmy w białe wyrównana, fajnie nam się tutaj układa, jest tam gdzieś daleka midway. Mm, midway, cukiereczek na koniec. E, gdzieś tutaj się fajnie to układa i można, można trochę tu powalczyć, bo wiecie jak to jest obecnie z bitwami, nie? Nawet już nie będę komentował tego. Więc y, jak jest bitwa, w której można sobie trochę poszczelać, to jest fajnie, cyk, do pałka. Strasznie lubię to robić na Satsumie, na do pałce walczyć do niszczycieli. I robić im coś takiego na przykład, nie? I zdarzyło mi się dolarne zadychają przyłożyć, więc nawet w tej bitwie, którą wcześniej miałem przygotowaną na Satsumie, ale jej nie nagrałem, no tam gdzieś tam Kraken, też tam było 200 parę tysięcy, to tam była właśnie sytuacja, gdzie udało się w dalarny wrzucić. Chyba devastę nawet, tam chyba trochę więcej byłem, czy nie pamiętam teraz, ale jakoś, jakoś tak to było. Cóż, jest Musashi. Musashi pokazuje tyłeczek, więc trzeba z tego skorzystać. Cały czas gdzieś ta Shima się tu kręci, więc a Shima, pomimo tego, że ma nawet 1 HP, to jest jeszcze groźniejsza, bo z adrenaliną cały czas może tutaj coś zdziałać. Jest wsparcie, szkoda, że nie udało się do gommo. To być byłby trzeci frak. 230 tysięcy zrobiony, ale bitwa się jeszcze nie skończyła. Jeszcze tutaj oni się mogą odgryźć. Oni mają dwa ciele. Jeżeli te ciele dobrze zagrają, to jeszcze ta bitwa może być przegrana. Anapolis jest w tej chwili gdzieś tam przez Midway'a trochę dobijany. Gdzieś tam, no bitwa ta może się skończyć jeszcze. Jeszcze nie do końca po, po dobrej myśli. Chociaż w sumie na polizma sporo hapeków. Fajnie, że udało się tutaj jakby zamknąć ich w obrębie tych dwóch kapów, więc mamy trochę. mamy ich zamkniętych, więc gdzieś tam ustawiam się teraz frontem do tej simy, żeby zminimalizować ryzyko zebrania torpedy. Ryzykuję, się ryzykuje, no, zmniejszam szansę i staram się nie pokazywać, nie pokazywać więcej pancerza, oczywiście, że dwa braki penetracji i przebicie na wylot na Musashim. Teraz jakby się już przydało dobić te działa, no to jeszcze oczywiście, oczywiście zabrakło 2 miliony, w międzyczasie wytarkowane. i co ja tam widzę, co to za cukiereczek taki? Poszła salwa w Musashiego tam ucieka sobie midway całutki full hp mm, będzie smacznie no i oczywiście jedna pena z saturacją i Musashi jeszcze się gdzieś tam trzyma mm, jeszcze kawałek Musaszego, jeszcze po trochu, jeszcze go trzeba będzie trzeba będzie zmarnować jeszcze jedną salwę zamiast już zamiast plumkać sobie w tego midwaya to powinienem, zależało mi na tym, żeby się pozbyć Musashiego, bo on jest groźnym przeciwnikiem dla naszego Anapolisa, a, naszy, a nasz Anapolis jest jedyną opcją na to, żeby później poradzić sobie z niszczycielami, a właśnie Yamagiri sprzątnęło nam Montanę, cyk, mamy to, y, mamy to, mamy po Montanie, z naszą zeszła, to jest Musashi, idzie sobie Shima i nie pamiętam w sumie, czy się uda, nie, nie uda się oczywiście, szkoda, bo brakowało, byłby dublecik, idą torpedy, zaraz będzie emergency, emergency... Zdążyłem? Zdążyłem. W sumie, jakbym może od razu zaczął manewr, to może bym mi nawet nie wziął tej... Ej, nie wezmę tej torpedy. O! Oki ty, oki torpido bit na satsumie. Nie pamiętałem tego. E, Okej, okay, fajnie. No i to tak jak widać, satsuma potężny okręt. O, ja mam, ja mam Gierina C. To mi się już tak średnio podoba. No, może być, może być, może być nieciekawie. No ale dobra, bierzemy A. Lot... Zaznał nam lotnisz oraz, yy, oraz Yamagiri, które w sumie może być sporym problemem. To jest dziwne, bo zastanawiam się, dlaczego ten Midway poleciał tam, a nie yy, tutaj. Nie przeszkadzał tutaj w dekapie nic. Hmm. interesujące. I Midway się zatrzymał. Salwa numer jeden przy dopałce. oczywiście przy obrocie zdążyłem strzelić tylko z jednej. Z jednej, z jednej wieży, wieża numer 2, i my sobie powoli zaraz będziemy przechodzić do podsumowania. Salwa numer 1, duży kaliber jest i cyk teraz. pyk, tak średnio trafiło, penetracja, i teraz dwie ostatnie lecą, lecą z trzeciej i czwartej wieży, i leci sobie, salwa leci, dosyć ładnie leci. I klik, do widzenia, dziękuję. Trzy, trzy cytadele, dawastujące fragens, jest cztery trafienia. Bardzo pięknie, co posprzątany. 303 tysiące zrobione, 4 fragi. Przechodzimy sobie do podsumow podsumowanie prezentuje się następująco. 4 fragi, 303 tysiące zrobione. Udało się wygrać. Dewastujące wsparcie, dradnocik, duży kaliber. Nawet 12 zastrzeleń, było 83 trafienia w celu. Bazowo 3055, później Anapolis. Gdzieś tam udało się nawet nawet nieźle tutaj posprzątać. U nich próbowało 1,5 tysiąca bazowego na przegranej, też całkiem całkiem przyjemnie. Szkoda, że brakuje jednego fraga do do krakenika, no i ładnie, midłej, spacyfikowane zarówno 67600, 303 zapeków, gdzieś tam 46 z obrony, polotki, no i prawie 2,5 miliona wytankowane gdzieś tam dzięki tym torpedom. Trochę tam Musashi postrzelał ekonomicznie, nawet udało się wyjść na plus w sumie z boostem, plus 40 do kredytów, prawie 250 tysięcy na plusie. A oczywiście, kapitan prezentują się w następujący sposób: tak jak moduły na przeładowanko, kamo, prze, 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 przeżywalność, celność, no i reszta to przeżywalności. No i oczywiście cykl lecimy po linii, żeby jak najdłużej przeżyć. Dziś tutaj można by się pobawić z pożarami, ewentualnie naprawką, no ale ja, że tak powiem, w stary, sprawdzony sposób, powiedzmy, gdzieś temat w sumie i nawet coś tam nawet czasem wyjdzie. Dzięki pięknie za obejrzenie materiału, jak zawsze zapraszam na inne i trzymajcie się, hejo, do następnego. Pa!